Kiedy się wchodzi do księgarni, to od lewa do lewa jest lewactwo. Zdrowia. Księgarnie są nasycone po prostu literaturą, książkami, pismami, wszystkim, co jest lewicowe, socjalistyczne, komunistyczne. W Ameryce kapitalistycznej, która zrodziła dobrobyt, która zrodziła jakieś współzawodnictwo, która pomagała Europie tyle razy. Zdrowia, jeszcze raz zdrowia. Subskrybujecie? Dziękuję. No wiadomo, że uczelnie są opanowane. Polityka jest opanowana. Telewizja jest opanowana. Internet jest opanowany. Wszystko jest opanowane, ale kiedy wchodzi się do księgarni, jest wielka taka Barnes & Noble, to jest ciekawa sytuacja, bo Barnes & Noble to ma budynki, murowane budynki, ale kiedy Amazon zaczynał tam 20 lat temu, to idea Amazonu była taka, że oni starali się sprzedawać książki, najpierw nowe, a potem używane pomiędzy ludźmi. To była ogólna taka idea biznesu Amazon. No ale właśnie skąd były te książki? Te książki Amazon to były wysyłane ze składnic, z budynków, z całego biznesu właśnie Barnes & Noble. I po paru miesiącach, po paru latach wartość kapitałowa na Wall Street Amazon to była 10 razy większa niż Barnes & Noble, który robił całą tą robotę. Dopiero później Amazon rozwinął się na książki używane i później zaczął kraść 30% tego komisowego od tych ludzi, no a później zaczął dopiero pozwalać sprzedawać wszystko. No i dzisiaj jest taka kolosalna, wielka firma, ale oni po prostu zrobili pieniądze na zabieraniu 1/3 ze wszystkiego. No do tej pory zabierają przypuszczalnie 1/3 ze wszystkiego. No ale kiedy się wchodzi do tego Barnes & Noble, to teraz ostatnio to taka wystawa była, jak dla młodych czytelników, jak wzmocnić młodzież. Jak wzmocnić młodzież. No i wszystko jest typowe takie lewackie. Tak jak te zdjęcia były dzieci powiedzmy na brzegu w Europie, kiedy przyjeżdżają z Afryki. No to tutaj parę książek to dotyczy, jak to przecierały ścieżki uchodźcy albo jacyś tacy nielegalni emigranci. No i później są jakieś takie książki na temat właściciela Univision, czyli w Ameryce kanału hiszpańskojęzycznego. Facet zrobił w Ameryce wielki biznes, u siebie w swoim kraju nie był w stanie zrobić kasy, a zrobił kasę w Ameryce na języku hiszpańskim. No to jest dosyć nieprawdopodobne. Pokazują też modelkę w burce, w hijabie. No to też dosyć bardzo niebiałe, nie chrześcijańscy, nie pracujący, tylko parę książek to było wspomnienia paru nielegalnych młodych ludzi, którzy przekraczyli granicę nielegalnie, czy jako uchodźcy. Sonia Sotomayor, czyli to jest jedna z tych meksykańsko-żydowskich sędzin w Sądzie Najwyższym. No i tam jej książka jest pod tytułem Moja życiowa historia. I my powstajemy i my mamy ruch oporu. Tego rodzaju pytania. Następna książka to była taka, że o aresztowaniu dziecka właśnie, który tam nielegalnie przekroczyli granicę i na oczach tam dzieci Urząd Emigracyjny zaresztował, a dzieci oczywiście inne miały czapki właśnie tego rodzaju,
Make America Great Again, czyli zróbmy Amerykę wspaniałą znowu. Także jest to po prostu jakiś międzynarodówka, jakaś potężna międzynarodówka, jakaś maszyna ta komunistyczna, lewacka w Ameryce jest po prostu nieprawdopodobna. Inne książki znowu to są jak zostać społecznikiem, jak być aktywistą społecznym, jak wstrząsnąć ludzi do tego, żeby powstały. No niezła książka, co? No takim aktywistą to był Obama. Później wybrali go, nigdy nie pracował. Ojca nie miał, matka miała jakieś parcie na właśnie ludzi egzotycznych. On był aktywistą i później został wypchany na prezydenta. Nieprawdopodobne. Muhammad Barak. A? Następna książka do wyboru to jest powiedzmy Wegańska siła. I to historia o dziewczynce, która w wieku 3 lat została zielonożercą. No i jest jedną wielką aktywistką. Ja też znam rodzinę taką, gdzie dziewczynka została weganką w wieku 6 lat, bo idiotka matka powiedziała dzieciakowi, jak właśnie kiełbasa powstaje i dzieciakowi się kompletnie to tąpnęło. No i te 3-letnie dziecko też się jakoś dowiedziało, jak jest kiełbasa robiona, bo kretynka matka czy ojciec, no i dzieciak w szpiku kości teraz nie ma. Książki dla konserwatystów dla odmiany, no to trzeba w zasadzie szukać gdzieś tam po kątach. To jest jak pornografia na internecie 10 czy 15 lat temu, czy magazyny jakieś były ukrywane i chowane jakieś pochodnie. To tak książki jakieś takie nielewackie, ciężko. No są tego rodzaju, że oczyścić Donald Trump, oczyścić, osuszyć bagno, tak? Także, że to jest tego rodzaju tematyka w najgorszym kącie, tam jak się pójdzie, to tam jest dopiero. Albo dla dzieci znowu ktoś zrobił taką kreskówkę, taki komiksowata książeczka, no z rysunkami, nie komiksowata, ale to na temat wiewiórki, która tam życie swoje toczy w tym swoim lesie wśród tych drzew, no ale w zasadzie, że przekaz to jest taki, że spodziewanie się do otrzymywania czegoś, no to nie jest, to jest niedobre, ale pracowanie ciężko to jest jak najbardziej prawidłowe. No, także, że tego rodzaju prawdy oczywiste wydawałoby się konserwatywne, tak? Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja, no to jest to, co jest po prostu mordowane. To jest to, co jest eliminowane, jest rozwadniane, eliminowane, usuwane. Liberałowie, socjaliści, oni ogólnie to mają jakąś obsesję. Mają obsesję i uzyskują poparcie. No uzyskują. Przede wszystkim krzyczą, że musi być różnorodność, że musi być ten diversity, czyli że muszą być wszyscy. No tyle tylko, że oni nie mówią, że wszyscy mają się mieszać, tylko w pewnym momencie oni zaczynają mówić, że część to ma większe prawa niż pozostała część. Teraz dużo ludzi to zaczyna właśnie lewacka mówić, że czarni murzyni mają więcej praw niż biali na dzień dzisiejszy, bo kiedyś biali, jak byli niewolnicy, mieli więcej. Czyli nie mówią, że ma być tak samo, tylko że normalny człowiek by pomyślał, że każdy ma być równy, tak? Jeżeli było tak, to powinno być tak. A teraz mówią, że w zasadzie to ma być tak. Logiki kompletnie nie ma. Także ta różnorodność, no ale dopóki się szczeka jak lewactwo, to oni są zadowoleni, tak? I wszystkich innych zniszczą. Wolność słowa, wolność wyznania. I konstytucja to mówiła, że jest wolność do religii,
a teraz jest od religii, tak? Także, że kiedyś ogólnie jak konstytucja była pisana, to ludziom chodziło na, mieli na tym na myśli to, że państwo, rząd nie zastrzeli kogoś za nie pójście do kościoła. A teraz lewactwo chce strzelać jak w Chinach czy w Rosji za to, że ktoś chce iść do kościoła. Także jest kompletnie marksistowskie, komunistyczne podejście lewaków w Ameryce. Niszczą wszystko, całe chrześcijaństwo. Także mają obsesję właśnie z religią, z rasami ludzkimi. Rozdzielają jak tylko mogą. Kobiety i mężczyźni rozdzielają lewactwo tylko jak mogą, skłócają ich razem, no i właśnie seksualne te preferencje, te upodobania zboczone jakieś też po prostu propagują na każdym kroku. Ilość filmów, showów, audycji, wszędzie, we wszystkim, w każdym szole musi być jakiś zboczeniec albo zboczona, no i później się dziwią, że we wszystkich dziedzinach społecznych, ludzkich są zboczenia. Także księgarnia wydawałoby się przyjemne miejsce, a to jest następna po prostu jaskinia lewactwa. Zdrowia, wesołych świąt już wkrótce. Subskrybujecie? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujecie? Zapraszam. Tutaj jest guziczek. Do następnego.